Witam widzów kochanych. Kończy się sezon, że jakieś rankie dziki przypierdzielić. Bo potem będzie żałowanie, że się nie grało, jak zawsze. Mi dało, to Wiktorkiem zagramy. Popularny pik i chyba nie było dawno. Znaczy na Warcach był w miarę popularny, z różnymi. Obok Azira zaraz, nie? Jeśli chodzi o tych kontrolnych magów. Pod Free Strike'a graj, tylko że nie będę na LeBlanc grać Free Strike'a, to wolę sobie zagrać pod ten. Chyba nagrywałem, jak ten score dostał zmiany, bo jest fajny. Fajną ma... prezencję na linii? Jak to ładnie powiedzieć? Skaluje się, dobija sobie te minionki, potem robi rozpierdzie w late game'ie. Tylko właśnie Faker mnie wkurzył, bo takie buildy trollował trochę na tym Victorze. Znaczy ja mu się nie dziwię, on na pewno wie lepiej ode mnie, ale no, nie rozumiem za bardzo. Dlaczego on tam złożył jakieś korony i zonie na przykład w jednej grze. Na Varusa letality koronę składanie. I co tam jeszcze było? Coś tam jeszcze, cały czas mu tą koronę coś śmigało, pamiętam. Na przykład tu korona? Dużo lepsza jest. Ale zonia też. No. Ale jest też Varus, ale jest pod ten, ale tak on może ściągnąć. Tu zonia jest popierdziona w ich team. Ja pierdzielę, no. Zonia first item w nich. Dobra, pani LeBlanco. Co ty masz? Ignita masz? Nie pierdzielasz te miniony, chcesz drugi poziom, żeby mi zrobić z buzi nieładnie. Napokujemy. Musimy skoczę cały czas porkowy. Miniony ją spizgały. Kartus to nie, ale ona na drugim poziomie może mi zrobić z głowy fajne rzeczy. Jest Scorch? Jest mana Flobant i Scorch. Prokuję tego, prokuję koleżanko. Jedną potę spali, ona chce mnie zabić, a to czuję. Zdałem się zapuszować trochę. No, przestańcie bić tego miniona, no tak. Czemu by nie? Wygrywam w CS-kach? Troszkę. No, jest też do zabicia teraz. Ale nie ma TP-ka, ma Ignite, nie? Jak Karthus nie przyjdzie, to może nie mieć kolorowo, bo klona straciła. Fuck, nie doleciał ten jeb... A, nie będę przeklinać. Zabrakło range'a na Ignite'a. Mógłbym Q rzucić na miniona, ale ona by wtedy wiedziała, że coś takiego chce zrobić na 100%. Nie mam pojęcia, gdzie jest Karthus, ale muszę to spuszować. Koda, bo tak by był ustawiony, gdybym to dobił tutaj. Jest ulubiony. Udyrek od dołu. Ja nie mogę podejść, ja mam zero many. Nie wiem, czy to było dobre, bo oddał Karthusowi tego. Nie, jakby, jak się będzie bić i na mnie spinguje, to wywalone mam. Dobra, tak zróbmy. Nie jest to najlepszy zakup, ale nie najgorszy. Kurde, no! Ale było giga, okej, okay, jakbym ją zawił. Ale nie było range na Ignite tam. Może za szybko to zrobiłem, ale miałem idealny moment, bo stałem w miejscu, żeby dobić minionkę. Problem jest tak, że jak jej teraz nie zabiję, to już ciężko ją będzie zabić jeszcze raz. A cały czas pokujemy, bo te Eri Scorch cały czas ją boli. O, no, no, dupsko. A może gdzieś zejść teraz z tyłkiem. Idzie na górę, ja pierdzielę. Będę
dostała. Ja będę spóźniony, cholera tam. O, jejciu, jejciu, no ale idę, no. A jeszcze Kartus tu idzie. Trzeba było mida puszować. O, jejciu, szkoda, bo ona chciała dive'ować tego Gnara, nie? I dwa kile dla nich, dwa leblanki, no to popierdzielone to było, ten roamie. No, cały tom ma. Katapultę nie stracę, właśnie tak się wahałem, by użyć tego laserka w tą katapultę. Fajnie, że klona zignitowałem, co ja robię? A czemu poszło na klona? Czemu na klona poszedł i gdzie miałem kursor? Jestem ślepy. Kartus ma R-kę zaraz, nie mogę tak. Ja muszę uważać po prostu. Zadzonkę znisz najpierw. Mam też tomik, ale nie jest kolorowo. No CS mam przewagę, ale to nic mi nie daje, się być szczery. To jestem zły na siebie, mogłem za nią iść, ale za późno na wardzie zobaczyłem. Na tym topie. Ale też prawda jest taka, że jakbym miał tego killa, to miałbym upgrade na E i bym ją dogonił wtedy na tym idzie. To bym wyczyścił. A tak to ona ma 100 razy lepszy wave na razie ode mnie jeszcze. No ja znowu na bota idzie. No tylko na bota możesz, nie jest tutaj, no. Ale pizgamy ją, żeby Biro mamie przynajmniej zapłaciła trochę. Kartus nie ma R-ki. Też nie mam Ignite'a, wypierdzieliłem w klona. Jak są na bocie radzą? Radzą sobie. Tą Merkę zagra, bo ona by nie wróciła nigdy, bym tej Erki nie zagrał. Fajnie, że mam agro z tej katapulty. Trzeba było streszować tego chaina. Myślałem, że mnie nie zabije, nie ma. Myślałem, że wróciła i nie ma już kurwa. Jeden roam i dwa healy z dupy. No, niech jeszcze głębiej na tym idzie siedzi. Wypierdzielacz ode mnie. Może ją Ignite zabiję. Tak, przynajmniej Ignite ją zabił. Dobra, 600 golda dostałem. Jeszcze sfleszowała mi na mordę.
Więc to się giga nie opłacało. Nie, trochę trolluję tym wjazdem poprzednim, ale już się trochę mi... Mam PTSD z rankedu, wygram. Bo najpierw jest unlucky, że im na level 3 nie zabijam, ale... Dali tego smoka z Inferna dla LeBlanki i Kartusa, no superowo po prostu. Jeszcze tylko Plejta nie zebrałem do tego. W sumie ten WF nie doszedł nigdy nawet. Raz wyszedłem z mida trochę, żeby Plejta zebrać. Już, na mordę. No co ja mam zrobić? Musiałaby Renata podejść. A wszyscy tam są. A idę, no ale udyra nie ma. Na samo nerwy. Nie wiem, jak mnie to chwyciło, ale mamy. Fuck, ten drugi laser, katapultka? A, udyr od Kartusa umrę. Ja pierdzielę, no. No to jest to, jakby jeden basic tam ktoś podwierzył mi więcej wpierdzielił, jak miał item jeden więcej, to by umarła. Mogłem inaczej ten laser rzucić, ale tak chyba najlepiej, bo no do prawej by kajtowała, żeby ten, nie pozwolić uciec. Może trzeba było pod wieżę iść. Ja myślałem, że udyr ich pozamyka, nie wiem co tam się stało, że udyr na Kartusa wypierdzielił się. 5-1 ma LeBlanka, no. Teraz wrócić z butem i Ludena, to już w ogóle będzie zabawa. To jest taki, że tego shutdowna dostałem za nią. Dużo golda z tego miałem. Tu powinien mieć więcej CS-ów, jak się tak na linii zostawałem, ona roomowała, ale tak się wahałem jak cholera. No, ona znowu na bota idzie. No, jest tutaj. Mogę podejść. Będę przed LeBlanką, tylko że... Tu jest misałkę znowu. A, zabili ich. Może LeBlank tu idzie naokoło? Albo idzie na dół? No gdzieś poszła, tylko nie wiem gdzie. A tu jest. Nie wiem co ona to zrobiła. Ona go straciła. Kurde, ona tędy poszła? Naprawdę? No w sumie nie miałem jak widzieć gdzie indziej. Wiedziałem, że idzie gdzieś na bota albo na topa, ale właśnie cholera jasno, nie byłem pewny gdzie dokładnie. Dobra, no właśnie mnie to wkurzało fakery, że on jakieś kupował Ludena na przykład i kupowała Jenianki. No to sensu nie ma, jak jesteś jedynym atakiem. Tak, robisz. Full wpierdziel albo do domu wracasz na tarczy. Albo na lasty Wiktora. I to jest build dobry. Maskę też bym mógł złożyć, ale nie miałem aż tak twardego tej ultimy. Ale mamy w sumie dużo AP, no ale nie mają na kim stakować poza Gnarem Resistów za bardzo też. Kurde, no, pomógłbym tym botu też, bo to też jest paskudna linia. No jakoś super nie jestem z tej gry na razie zadowolony na ten moment. Ale mamy fajny teamik, lepszy od nich moim zdaniem. Jeśli oni potem jakoś zatrzymają tą LeBlankę i tego Kartusa, ja będę mógł sobie strzelać z tyłu. Będzie super. Tylko nie wiem, czy ja teraz zonie nie powinienem zrobić, mimo że chciałbym Shadow Flame'a. Chyba zonie zrobię, żeby nie było. Nie no, jakbym tak widzieli, to nie wierzę, że umrę na nią. O, ja pierdziele. Jest tu w krzaczku katapulta, dobra. Jest Gnarek. Gnarson. Nie ma z tego Fish Strike'a, chyba 228. Ale co, ona tego nie widziała, czy co? Mogę splashować chyba. Co tu się dzieje? Czemu...
Z jaki młyn? O, wave'a powinien zawsze być nie tego. Odajwowanie. A, bałem się, że agram, gdybym się ta wieża byłaby tak nastakowana. Dobra, kom baron, raczej kom smoko. Chodźmy zabić Gnara. Gdzie ta Caitlyn poszła? No, możemy tańczyć, tylko z tym udrym się musi zdecydować, czy... Ja, fajny ręcz tego Gnara. Ale lowki popierdzielone. Ale Uder zabija z tego Feniksa wszystkich. Nie wiem, Kate nie strollowała trochę. To było tak dobre, żeby pójść w tego Gnara po prostu. Jak stepował. A, młyn jest straszny w tej gierce. Też teraz zagrałem, ale nie widziałem tego. Gnara chyba sfreshował w ogóle mi na mordę. Kurde, mam tu idealnie naroda. Tak bym zrobił Shadow Flame into Rabadona, znaczy into Zonia. To nigdy już nie zrobię Rabadona, nie wyjdę wtedy. Flasha teraz traciłem. No szkoda, że takie fajne smoki oddajemy cały czas, ale to moim zdaniem pani Caitlyn troszkę strollowała kapkę. Takie losowe kille dostaje ta LeBlanc też po prostu, że Caitlyn tutaj sama odchodzi i w lewo idzie, zamiast się z kupą trzymać. Wszyscy merce złożyli. Nie wiem, czy nie powiem Voida robić, to zauważyłem. No będzie ciężka gra będzie. O, fajne obrażenia już z Zubska. No, nie wiem jak tutaj, to jest range wieży, nie wiem, pani przecież w miejscu stała tak zapolacona, zrobi... Drifta na lewo zrobiła w kółeczkę? O co chodzi? Tak, zaraz wyleci mi głowę rozpierdzieli. Nie wiem, ktoś by był przy midzie, to tutaj są kilki przecież darmowe. Nie, ale LeBlanc jest na bocie, to okej, okay, to ten wjazd nie jest taki zły nawet. Nie jestem jakiś giga słaby, silny też nie jestem, ale słaby też, no. Został jeszcze na jeden item. LeBlanca pójdzie od dołu i zapierdzieli wszystkich. Dobra, sprzedajmy do rana. Gawańsko pani Caitlyn. No ona miała ciężko na tym bocie, no mają 10 wyjebek. Problem jest taki, że Varus tak byłby użyteczny, gdyby miał takie 10 wyjebek, ma te slowki, ma tą R-kę. Heavy deep 0 damage, no tak. Nie robimy tej wieży? No nie robimy Heralda, mogliśmy zrobić tą wieżę. No, Varus jest. No, ciężka będzie gra, ciężka będzie gra. No to E mi się przytrzymało. A, R-kę dostanę Wiktora zaraz na mordę. Mam W? Kurde, close było, żeby zabić tego Gnara. Ignite miała Renata, no mogła rzucić, przecież całe agro było na mnie. Jakby ona pomyślała, że tego Ignite na Gnara, to bym z tego zbailoutował. Jakbym miał item, też bym zbailoutował. A, idź pan w cholerę, no teraz walka, agresja, dupsko. No sorry, ale mogła dać Ignite, przecież wszystko ja już na mordę dostałem, nic nie mieli. Dosłownie wszystko na raid dostałem, co się dało. I teraz jest znowu fajna walka, gdzie mógłby popołkować, to mnie nie ma. No. No, Karthus ma tak figierę po prostu.
Jakbym tu zbailoutował, to bym jeszcze pozabijał tego Paukersona, też bym jeszcze zabił, bo nie ma resistów w ogóle, chłop jest full też obrażony. Nie no, Faker by tu wykarował. Plus LeBlanca to nie żyje, ale chyba zabiła... Była na topie? Nie wiem, gdzie ona była. Będzie na item zaraz. O. Fajnie, no. Chciałbym taką pomoc mojego teamu kiedyśkolwiek dostać, naprawdę. I już się kłócą moje chłopy. Mr. Soup Main. A no, może jakby pajka nie było, ale tak by raczej to było śmierć. Ale mam na item, to nie ma tragedii, ale... O, ejciu, ejciu. Wkurzająca ta gierka jest troszkę. Jak się już zaczęli kłócić, to już wiem, jak ta gra będzie wyglądała. Uder też nie jest, nie może maski złożyć, żeby jakiekolwiek obrażenia robić za te 11 killi, tylko full tank, no. Tam obrażeń po prostu brakuje, jak nas LeBlanc zabija Caitlyn i mnie, to nic nie możemy zrobić. Oni będą nas zabijać, przejdą sobie przez tego Udyra przecież. Będzie fight na smoka, a nie on stopłacza. To mam summonerę. Nie wiem, no wchodzi ci do ryja ta LeBlanca, przecież on może, ona nie zbuferuje tego stuna tak łatwo. Połkuję. Nie, LeBlanca jest od prawej strony znowu. Znowu kulnie poleciała tam, gdzie miała. Ja pierdzielę, tu trzeba rzeczy uważać, nie ma erki już, nie? Okej, no wyszło super, bo nie dostałem na mordę nic i mogłem cały czas połkować. Mi się wydaje, że cholernie dużo obrażeń włożyłem. Idę na bota, co? Zrobią to raczej. Caitlyn tam idzie. Tylko znowu sam nerw stracie. Ale to jest... Ej, nie wiem, co dzisiaj mam, nie tak? Rzuciłem Q w LeBlancę, Ignar idealnie tak na mordę jej skoczył i mi się wydaje, że przez to jej nie trafiłem. I bym wtedy Ignite dopalił. Albo jak naraz Ignite'owałem. Nie wiem, dziwne to było, ale... Nie jest ta gra... Nie należy do niej czystszych ta gra z mojej strony. Problem jest taki, że jak teraz zrobię zonę, to nie będę już takich buł walić za chwilę. Ale chyba i trzeba tą zonę dojść, szczególnie, że flesza teraz stracie. Na pewno stopłat muszę kupić. Faker tego robił. Faker robił boj tego. Lishbane'a. No dobry jest Lishbane, tylko że właśnie nie wiem. Lishbane jest dobry, jak właśnie jest takie... Nie ma takiego młynu w tej grze, że coś ci na mordę skacze i musisz tak najszybciej zabić, a ja to mam w tej grze. A Faker tego nie miał zazwyczaj, gra. Więc w tej grze Lishbane po prostu mi się nie podoba, no tak powiedzmy. Myślę, że Zonia i Void Rabadon, coś takiego, bo Voida raczej skończy. Pani Caitlyn też item by dostała. Tylko czemu ona złożyła anti-armor na drugi item? Ale się wahał długo z tym, a jak Fajka przecież zabijemy, to jest tak dobrze dla nas. Czemu mi te E nie poleci, jak potrzebuję go? Nie ma zoni, znaczy nie ma erki. Ale jestem tak na combo od LeBlanca. Nie ma co podchodzić, jakby zrobił flash jakieś te, to mi się wypierdzielił. Dobra, wyszło super. Zaczynają wyglądać te teamfighty, a nie, że nas łapią pojedynczo.
Ten uder robi robotę mimo wszystko, bo jest taki świnia skidowany. Powinien chyba zjeść cebulkę, nie? Które dużo obrażeń daje do tego obrona. Chyba że blanki nie poszedł, nie? Ale jak ona zrobi jakiś flash W. No, cofnąć po prostu. Nie ma jej chyba to po tej stronie. Potem się poszły. Dobił tą zonę, ten armor mi też troszkę da. Chociaż... Nie, nie wiem, czy ja w takich, że Banshee mogę zrobić, ale mi się nie podoba Banshee w ogóle. To jest głupie, że Banshee powinien być idealnym item na kartusa, a Zonia jest coraz lepsza. Plus jeszcze Pike tutaj wchodzi. To resisty z Banshee byłoby tylko dobre. No nie mam TP-ka. Ale Sejuani nie ma, jakby mnie tutaj chcieli zabić, to... Tak, nie widzę dużo ludzi. Jest tu gdzieś LeBlanca, ja sobie szczekuję, zaraz czuję. Jest Gnarson. Mam nadzieję, że jej tutaj nie ma. Ale ona tak gra, że mogłaby tutaj być. Gnara chcecie zabić? Jak dacie radę? Dadzą radę, bo zabijają go. Krowa zabija i ten. Oni się nastakowali. Fajny item nastakowali. O, Juder dobry item złożył. Ale już chyba więcej po prostu na resisty nie miał, nie mógł złożyć. Ludzie zapominają o tym, o tym Abyssal Masku. On mi dużo daje. No, wziął te dwójki, cofnął się i możemy się bić, będę mieć na item. Jakby i tak Erkę wypierdzieliła. Przecież on, nie no, ma ten asfity, czy nie? Nie było tak najmądrzejsze. No muszę po prostu pukować z tego laserka, no swój zasięg muszę wykorzystać i tyle. No na pewno jeszcze nie opłacało. Wracamy na pewno? Mogłabym przerwać, ale raczej by dostała na twarz trochę. Dobra, Void. O, trochę... Miałbym Rabadona całego ogólnie chyba, nie? Jakbym nie kupił teraz tego, no to już bym musiał jakoś z Golden to powymyśleć. Renata ma zonie. Caitlyn ma item, ale dziwne ma itemy trochę, no. Ale... Nie dziwię się. Zaniować to? Come on. Nie wiem, wszystko tam ma te... Wszystko tam splashnęło teraz. Więc nie wiem, czy to było dobre. Podzonka. No czemu ona pinguje, że chcę ten pomóc? Za późno. Nie miała bailouta to? Ona gdzieś w ogóle z tyłu była, ale zabiję go. Nie zabił go ten, kuźwa, jakby go ten inny zabił, to byłoby super dobrze. A, bo na udera rzuca. Byłem, szczerze mówiąc, chciałem tak do przodu, bo myślałem, że ma Renata W, bo nie miała na kogo rzucić. No to nie wyszło to najlepiej, ale no... Co ona tam robi w ogóle gdzieś na lewo? Ale też plana taka, że Zonię za późno rzuciłem. Fajnie im HP zostaje, tak powiem, dobra, umarły. No, HP im bardzo przyjemnie zostaje w tej grze. Szkoda, że tego Varusa nie zabił ten inny. Bo jakby był bailout, to ja bym żył jeszcze i mógłbym Lejziczka dołożyć na przykład. To nie jest tak, że i tak, tak bym ten... Czy bailout, to ja mi chodzi o te Renaty W, no na to mówię bailout po prostu, że masz bilet jakiś, ze śmierci wychodzisz. No, młyn trochę tu. Mi się wydaje, że smoki i barony są jakieś teamfighty, gdzie oni, oni w nas muszą wejść, to zawsze wygrywamy. No ale już czuję, że nie biję tyle, co powinienem. No i ta Zonia była słaba niestety. Tu zrobiłem katapultkę. Że była R-ka na 16, ale oni tam praktycznie wszyscy zdaniowali tam R-kę.
Z maną nie ma problemu. Tylko teraz ten skocz już tak boli. To, że tego wziąłem skocza boli. Wolę teraz mieć Gathering Storma, no ale... Ale blanczkę grałem. Blanki, a ja się najbardziej boję. Czemu taka R-ka z tyłka? Dobrze, bo ten... To jest klon, nie? No, ale jest prawdziwa. Ten straszny młyn jest, taki jest młyn. Nie wiem, czemu Caitlyn sama skończyła tutaj, po tej stronie. No, Blank zdecydowała, że zrobi... Nie zerkował. Jąków nie ma i ta wieża jest nieśmiertelna. A jak zestunujecie, to ja mam R-kę, ja mogę rozpierdzielić komuś. Bluszkę się u nich kiedy jeszcze sobie. Przydałbym się tę bluszkę. A Pike tu idzie. No jest do zabicia, był. Był do zabicia, jak był uderz przy ścianie stał. Aż nie mogę cofnąć teraz, bo wiedzą, że tu jesteśmy. Nie mam na tego Voida. Void ile kosztuje? 1500. Chyba, że bota z farmie, że topa. Blue nie ma jak zawsze. Może coś tu być, bo oni lubią tak na side lane'ach łapać typów. Ale liczę, że mnie zostawią. O, no Voida. Idealnie. Dużo da Voidek. Ale nie ma jeszcze smoka, koledzy. UHP mi ta R-ka zadała. Ja pierdziele. Zabrała Homeguardy z gorszych rzeczy. Ale nie ma cooldownu teraz na smoka i barona. No teraz jak... Reset? Ja bym mi oddał tego smoka i skończył na baronie. Ale wytłumacz to, nie wiem jak to przekazać mam mojej drużynie. Drogą pingów. Mam wszystkie summonery i mam dipsy teraz. Jak miał Rabadona, to bym nadfleszował, żeby zabić tego Varusa albo kogokolwiek. Nam przeszował za nim. Bomba w tego Varusa. No nie, możemy w niego wejść po prostu? Teraz fleszuję w tego. Tak mnie wkurza ten Varus. Nie wcisnęła mi się ta zonia. Ja pierdzielę. Ale to był młyn w tej walce. Po co ja do tej Caitlyn wracam głupiej? Po co? Ona ma przecież mawą. Ona przeżyje sobie. Poradzi sobie z tym Leblanką. Po co ja tam wracam do niej? Jestem tak głupi. Pchał do przodu. Jak głupi Ulung, to bym zabił tego Varusa i tego... albo Karthusa. Ale zintowałem teraz jak skurczywy. Ale też nie rozumiem, czemu potem jak Varus flashuje moją R-kę, czemu ten Udyr i Sejuani po prostu nie lecą mu na twarz w jego stronę. Nie rozumiem tego naprawdę. Nie jestem w stanie tego zrozumieć.
tutaj ten moment, gdzie Varus flashował, musi się sobie cofnąć, to nie rozumiem, w jakim innym świecie oni po prostu nie wchodzą w tego Varusa, jak widzą, że flasha nie ma. Przecież on nie ma prawa uciec. A jeszcze nie miał formy Gnar, tak mi się wydaje. Ale tak, teraz ja zintowałem, ale jakby wszedł ten laser, to może by umarł ten Karthus. Bo nie ma resistów w ogóle. Więc ja mu fajne liczby mu wpieprzał. No, 447. Myślę, żeby zabiło tego Karthusa, jakby mi ten wszedł ten basic. Chciałem, plan był taki, że robię basic i zonia, ale no. Kurde, no wygraliśmy tą grę, ale tak nie jestem zadowolony, jak tą grę zagrałem, się być szczery. No ale win to win. Liga tanków wygrała. Mogły być 100 razy bardziej clean te teamfighty, patrząc na to, jakie piki mieliśmy. No, gra fajna, bo nie skończyła się w 15 minut, ale no... Na pewno mogłem tu lepiej pograć. Dobra, wrócimy do formy jeszcze kiedyś, pięknego Lunga, midlanera.